Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z mikroekonomii chciałam Wam pokazać, jak można, mając funkcję kosztu całkowitego, określić wielkość produkcji, kiedy przeciętne koszty całkowite mają być mniejsze od 10. Generalnie, takie ja bym Wam powiedziała, podstawowe zadanko na korzystanie z zależności między kosztami całkowitymi a kosztami przeciętnymi. Jeżeli treść zadania jest tutaj krótka i w miarę znana, to trzeba wypisać to, co jest wiadome i zapisać w jakiś sposób to ten nasz problem, przy jakich wielkościach produkcji przeciętne koszty całkowite będą mniejsze od 10. Jeżeli koszty całkowite, tutaj zapisane jako w zależności od Y, bo taki to jest sens, czyli ile będzie przyjmowała produkcja, takie są koszty całkowite, wynosi 5Y plus 100, czyli jak widzimy, to jest taki zapis funkcji liniowej rosnącej, tak jakby to było po X-ach, to koszty przeciętne zawsze, czyli average cost, tak jak tutaj mamy, to zawsze jest koszt całkowity przypadający na jedną jednostkę produkcji, a matematycznie po prostu koszty całkowite dzielimy przez wielkość produkcji i wtedy mamy koszty przeciętne. Jeżeli teraz ja sobie tutaj to powiększę, to widzimy, że faktycznie to, czemu się równają koszty całkowite, czyli 5Y plus 100, podstawiamy w miejsce kosztu całkowitego. Wszystko w nawiasie dzielimy przez Y, no i oddzielnie 5Y dzielone przez Y daje nam 5 i 100 podzielone przez Y daje nam 100 przez Y. To, co tutaj mamy zapisane po prawej stronie, jest to jakby wzór na koszty przeciętne akurat w przypadku tego zadania. Jeżeli pytanie, po co ja to liczę, takie by się nasunęło, to ja to robię dlatego, bo jest powiedziane, przy jakiej wielkości produkcji, czyli przy jakim Y, przeciętne koszty całkowite będą mniejsze od 10. Żeby odpowiedzieć na takie pytanie, ja muszę najpierw mieć postać przeciętnych kosztów całkowitych i zapisać warunek, że te nasze koszty przeciętne tutaj muszą być mniejsze od 10. I mamy ustalić, dla jakiego jest to Y. A więc tak jak już pozbędziemy się oznakowania, że są to koszty przeciętne, tylko że mamy jakąś taką nierówność, niekoniecznie liniowo, tak jak tu widzimy, to co my możemy zrobić? No właśnie trzeba rozwiązać tą nierówność, odpowiadając na pytanie, jaki musi być Y, żeby nasza lewa strona była na pewno mniejsza od 10. Dobrze, to teraz etapami przechodzimy do tego. Ok, ja cofam. Zaczynamy od tego, że te nasze 5 przerzucamy na drugą stronę z znakiem przeciwnym. A więc mamy 10 minus 5 i dlatego jest tu wynik 5. Dalej idąc, jeżeli w tym momencie przeszkadza mi to, że tu jest 100, to w tym momencie obustronnie i naszą lewą stronę nierówności, jak i prawą stronę nierówności należy podzielić przez 100. A więc zostanie 1 przez Y, a po prawej stronie 0,05, bo 5 podzielone przez 100 to jest 0,05. Jeżeli w tym momencie mamy zapisane 1 przez Y i obustronnie powiedzmy przemnożymy przez Y, to nasz Y, jeżeli było 1 przez Y razy Y, zostanie nam 1, a po prawej stronie było tylko 0,05, a po przemnożeniu razy Y mamy razy Y. Więc już wiemy, że na przykład jakby 0,05 Y musi być większe od 1, ale jeżeli chcemy się pozbyć tego zapisu 0,05, to albo obustronnie musimy podzielić przez tą liczbę, przerzucając faktycznie na drugą stronę, albo przemnażamy przez 20. No nigdy nie robimy tego, że po prostu mamy 0,05 i przerzucamy na drugą stronę ze znakiem przeciwnym. No tak nie możemy na pewno zrobić, bo między 0,05 a samym Y jest znak
razy, a przy mnożeniu musimy albo dzielić, albo mnożyć, żeby się pozbyć jednego z tych elementów tego mnożenia. Więc jeżeli przymnożymy razy 20, to my w tym momencie uzyskujemy zapis, że lewa strona razy 20 i prawa strona razy 20. Ciągle znak tutaj tej relacji się nie zmienia, bo my ani nie mnożymy, ani nie dzielimy przez liczbę ze znakiem przeciwnym. A więc tu powstaje nam 20 mniejsze y. Żeby sensownie odpowiedzieć, możemy sobie tak jakby y przerzucić na prawą stronę, naszą liczbę 20 na prawą, tutaj y na lewo, wiadome na prawo i w tym momencie wychodzi, że y musi być większe od 20. A więc na pytanie, przy jakich wielkościach produkcji przeciętne koszty całkowite będą mniejsze od 10? No to powiemy w tym momencie odpowiedź, że dla produkcji powyżej 20, już nie od 20, tylko powyżej 20, koszt przeciętny, domyślnie całkowity, jest poniżej 10 jednostek pieniężnych. Ja kończę omawianie tego prostego zadania. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, zawsze możecie do mnie pisać na adres mailowy zadania@projekty.pl. Możecie też wejść na stronę internetową, której adres tutaj jest umieszczony na filmiku. Ja Was serdecznie zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. Jeżeli znajdujecie jakiś ciekawy temat, oglądajcie filmy, playlisty przeglądajcie, bo filmów będzie coraz więcej. Te wszystkie filmy są dla Was, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, korzystajcie z wszystkiego, co ja tu przygotowałam, bo to jest za darmo. Jeżeli macie problemy ze swoimi zadaniami, zawsze się można ze mną kontaktować drogą mailową. Pozdrawiam serdecznie.